Witam Państwa w komentarzu walutowym BoseFix. Ja nazywam się Konrad Ryczko i pracuję jako analityk walutowy w domu maklerskim BOŚ. Dzisiaj mamy dzień 9 kwietnia, godzina 7.30. W związku z tym zapraszam Państwa na umówienie sytuacji na czterech najciekawszych parach walutowych, jakie dla Państwa dzisiaj przygotowałem. Tradycyjnie zaczynamy od rynku euro-dolara, który, to by dużo nie mówić, nie jest tak ciekawy jak pozostałe pary w aktualnym momencie. Mamy sygnał techniczny, przekroczenie 1.30, przekroczenie średniej 200 sesyjnej, z którym jeszcze się pewien czas zmagaliśmy. Ta średnia również pokrywa niedzielę, także należy na nią brać tę poprawkę i ewentualnie dostawać jakieś przesunięcie tej średniej. Niemniej, jak Państwo widzą, nawet historycznie średnia ta powodowała jakiś ruch powrotny. Tutaj pytanie, czy przełożenie tej średniej trochę wyżej właśnie nie doprowadziło takiej dysproporcji, czyli tutaj zejścia bardziej w kierunku tej średniej sesyjnej. No niemniej, tak jakby też z niczego punktu widzenia mamy sygnał na wzrosty, czyli przekroczenie 1.30, przekroczenie średniej, próba domknięcia tej luki weekendowej. Dopiero wyjście poniżej tej luki tak naprawdę i w moim przypadku, powyżej 1.30, 1.40, 1.47 będzie wiarygodnym sygnałem na takie mocno wzrost na tej parze. W tej chwili mamy taką nieśmiałą próbę wybicia. Formalnie jesteśmy powyżej tej średniej. Niemniej proszę zobaczyć, że w bliższym ujęciu okazuje się, że ta średnia skutecznie tutaj zamykała wzrosty. Mamy górny cień. Dzisiaj tutaj jakaś próba zbudowania jakiejś większej bazy. Niemniej gdyby dzisiejsza świeca okazała się być czarna, bądź tutaj zamknięta poniżej tej średniej, no byłby to silny sygnał. Silny sygnał, że cały czas tak zwany misie, czyli gracze grający na krótko, kontrolują ten rynek. Jakby ciężko może być o taki ruch z powodu danych makro, ponieważ mamy dzisiaj tak naprawdę jakieś mało znaczące pakiety z danych z Eurolandu i z Unii Europejskiej dotyczące bilansu handlu zagranicznego, bądź też mamy z Wielkiej Brytanii dość ciekawe publikacje, niemniej to oczywiście bardziej wpływ na funta niż na euro. Także widać, że euro-dolar tak naprawdę jest w chwili trochę bez historii. Inaczej niż złoty. Polski złoty bardzo mocno umocniony jest, 4,20 do 4,12 ruch, bardzo mocny ruch ze sprawą, jak Państwo widzą, opinii obligacji. Wczoraj na stronie BoseFX polecam sprawdzić poprzednie komunikaty, bo wrzuciłem bodajże około południa taki właśnie tekst króciutki na temat polskich obligacji i złotego. Wykazałem tam ciekawy obrazek pokazujący korelację między tymi dwoma rynkami, także polecam się z tym zapoznać. Strona BoseFX, jeszcze raz przypominam. No tutaj przede wszystkim mamy ruch, bardzo mocny ruch, ruch umocniający złotego. Złoty się umocnił tak naprawdę głównie ze sprawą sytuacji na rynku polskiego długu. Na rynku polskiego długu, który jak Państwo wiedzą znalazł się na rekordowo niskich poziomach. Zwyczajowo tak jest, że aprecjacja wzrost wartości polskiego długu ciągnie również ze sobą złotego, tak samo było w tym przypadku. Z tym, że oczywiście tutaj widać już z technicznego punktu widzenia, że troszkę ten ruch został tak zwanym kolokwialnie przyciągnięty, czyli wydaje się, że te okolice tego tutaj 4.12, 4.11.50 mogą stanowić istotne wsparcie, a dalsze część tygodnia przyniesie jakąś korektę, oczywiście jutro mamy RPP. Co dziwo, rynek jakby nie, tym razem nie gra po tym RPP, co rzadko rzecz ostatnio. No wszyscy spodziewają się, że to wait and see będzie utrzymane, także wydaje się, że to RPP nie będzie tak kluczowe, jak miało to miejsce w poprzednich tygodniach. Potem mamy trzecią parę, eurofunt. Eurofund, który jak Państwo widzą, zyskał troszkę bazę, zyskał troszkę jakby gruntu pod nogami i tutaj mamy znowu wzrost wartości euro. No, funt pozostaje słaby, pomimo tych zapewnień ze strony potwierdzenia ostatniego ratingu. Funt pozostaje słaby, gdzie mamy kolejne dane z Wielkiej Brytanii. No tutaj tak naprawdę podstawową kwestią jest kwestia gospodarcza, czyli to, że ta miękka recesja w Wielkiej Brytanii
Ona tam cały czas jest. Jest cały czas i Bank of England tak naprawdę nie radzi sobie troszeczkę z no, wsparciem gospodarki. To również widać na wykresie. No, tutaj teoretycznie mamy ruch jakiś korekcyjny. Do momentu już niech on przekroczy połowę tego tutaj ruchu nam wzrostowego gdzieś z tej bazy, czyli to będą okolice 86 z hakiem, ponieważ tam jakoś, widzę, że tu jakąś lukę zaznaczyłem. Tak, tu mamy lukę. No nawet lepiej widać w tej chwili. Mamy lukę weekendową, no to zamknięcie tej luki, no to jest ruch korekcyjny i ten trend spadkowy powinien być tu przynajmniej kontynuowany. Niemniej widać, że funt nie należy do najmocniejszych par na rynku w tej chwili. No tak samo jak jen, tak samo jak japoński jen, który Państwo wiedzą, mocno spada po decyzji Banku Japonii. Tak naprawdę takie wystrzał jak to ma miejsce, czyli zgarnięcie zleceń oczekujących. Tutaj jeszcze pozwoliłem sobie technicznie coś wyrysować, czyli mamy jakąś konsolidację, mieliśmy konsolidację zniżkującą. Zakres tego kanału odłożony na wybiciu. Troszkę tak naprawdę zawieszony w próżni, czyli dopiero szersze ujęcie nam pokazuje, że tutaj miejsce do ewentualnego jeszcze ruchu na jenie jest w kierunku 1,34-1,38, ale to już są bardzo wysokie poziomy. No i wydaje się, że tutaj, przynajmniej taka jest moja opinia, że ten ruch nie jest dla mnie do końca wiarygodny. Ten ruch był troszkę jakby opóźniony, ponieważ pierwszy, bo to była informacja z Banku Japonii, ruch, później cofnięcie i takie dobudowanie tak naprawdę kolejnych klocków do tej układanki. No wydaje mi się, że to co zrobił Boy nie jest aż takim zaskoczeniem dla rynku, aby powodować wyższy 1,34 aktualnie. Oczywiście tu należy pamiętać również o tych smart money, czyli między innymi sławny George Soros, który na pewno posiada na tyle kapitału, aby móc kontrolować tak naprawdę ten rynek i go kreować. Także tak jak mówię, no fundamentalny dla mnie ten ruch jest troszkę przesadzone i ja raczej spodziewałbym się ruchu powrotnego, co technicznie dawało nam zniżkę w rynku 1,2360. Dziękuję za uwagę.